Siema, siema, cześć, cześć, znowu ranerzyści. Słuchajcie, Tajga w akcji. Dzisiaj kolejny odcinek z trybu trudnego. I tak, brak paliwa. To zatankuj sobie. O jeden, zaraz będę bez paliwa. I dobra, słuchajcie, mam tutaj misję, którą chcę zrobić. To jest wydobycie pszczepy. Tylko że ja tą pszczepę chyba wykorzystałem sobie. Nie wiem, czy uda się zrobić tą misję. Dlatego pojadę, spróbuję. O, misja się nazywa chyba Zapomniana Przyczepa, czy coś takiego. Zagubiona. Misja się bierze przy stacji benzynowej, tylko nie tej, tylko przy tej drugiej stacji benzynowej. Ogólnie tutaj Tajgę mam na niskim zawieszeniu, na tych mniejszych oponach, i to na uniwersalnych. Ale AWD i blokada cały czas włączona. No i troszkę ona czasami pali. Właśnie się zastanawiam, żeby sprzedać sobie White Western Stara i kupić Azowa. Azow by był tutaj świetnym pojazdem na tryb trudny. Tylko że no tam w komentarzach mi już dali: nie sprzedawaj White Western Stara, on ma fajny klimat. No ma klimat, ma, no to prawda, ma klimat. A właśnie, tu w lewo chyba mam jeszcze. A nie, mam już naprawiony? A mam naprawiony. Tutaj jest przejazd na tą stację, a tutaj zawsze leżał sobie słup, ale widzę, że słup naprawiłem w przednich odcinkach. Więc jadę sobie tędy. Tak, naprawiłem, bo zobaczcie, stoi przyczepa. No, naprawiłem tutaj. Jeszcze to chyba cement, jakieś płyty, coś tam zostało. Ej, no skręcaj. To akurat w ten taki metalowy ogranicznik, ten jak się przywali, to od razu uszkodzenia tak lecą, że no w barierkę jak się przywali, to też lecą od razu uszkodzenia. Zobaczmy tutaj, bo tutaj już zaczynam, o, w tym miejscu. Zagubiona cysterna z ropą. Akceptuj. Jedzenie. No jest. Zagubiona cysterna, tylko że tej cysterny tutaj może nie pokazuję, ale ja tutaj jakąś cysternę. To nie jest czasem ta cysterna? Bo ja tam chyba tą cysternę zabrałem i teraz czekajcie, jak dam zresetuj. Widzicie? To była ta cysterna stąd. Dobra, teraz mogę jechać. No tak, bo ja tą cysternę sobie tam zabrałem, postawiłem, jak robiłem poprzednią misję. No z tej cysterny się tankowałem i teraz pytanie, czy to mi zaliczy. No nie no, jak ta cysterna tam będzie jeszcze trochę pełna, no to mam taki plan, że zanim ją oddam, to sobie troszkę z niej przetankuję. I bez tej ropy. Tak, żeby nie zostało na czerwonym, żeby tutaj sobie dotankować i wtedy będę miał
miał moją tajgę i wiecie, no robka za darmo na trybie trudnym, no idę w to. Dobra, tu od razu w prawo chyba. Tu odwinę w prawo. Idzie, idzie na wysokim. Nawet czy są przyczepą, też tak będzie fajnie. A, o wolno jechałem. No i dobra, teraz w tym miejscu, gdzie stoi ta przyczepa, to ja często lubię robić testy ciężarówek, bo tam można przetestować nie tylko jak sobie te ciężarówki w błocie radzą, ale również jak skręcają, bo tam taki zakręcik sobie popatrzyłem i no i wtedy widać. I ostatnio robiłem porównanie tajg, no i tam było właśnie widać, że na przykład ta tajga lepiej skręca od tej tajgi B. Tu jest to błotko i w uniwersalnych oponach powinien sobie dać radę, ale zobaczymy. Ja już chyba terenowe mogę. Mam 12 level. Tu jest na razie ok cały czas. Gorzej będzie, jak tutaj zaraz wjadę tyłem. Ale chyba zrobię tak, że ja sobie podciągnę ją linką trochę. Dopiero. Nie, to chyba spokojnie. Czekajcie, czy ja chyba jej nie podczepię? Nie no, podczepię. Ale strasznie blisko jest. Ledwo co to. Dobra, z przyczepą. O jeny. Tokowa tajga, proszę, tu elegancko. Na jedynce. No tutaj dam nic. Można? Można. No ja cały czas powtarzam, Rizrox, jakie ciężarówki na początek? No tajga, nie? Tajga NK. Oj, ale tutaj mieli. Dobra, dawaj jeden. Wysoki. Idzie. Idzie, pięknie idzie. O, już nie pięknie. Tu przejadę się przez tę wysepkę. O tu. Zobaczymy. Okej. Elegancko. A. Tu troszkę będzie. Poryje, ale to nic. Okej. Wysoki. No i pięknie. Ja myślałem, że tam, bo ja kiedyś jak wyciągałem tą przyczepę, to pamiętam, że
pojechałem troszeczkę tak... Troszeczkę nie tak jak teraz. No i miałem problem z tym. Teraz ja przyjechałem tutaj w prawo, nie? Ale z przyczepą to nie będzie fajna droga, dlatego tam jest jeszcze jeden skręt. Prawo, zaraz tu. Dalej. Jeszcze o, tutaj jest. I tu jest taki prostszy przejazd. Prostszy będzie troszeczkę kawałek dalej. Ale nie będzie tak stromo i tak dalej. Będzie o wiele łatwiej tutaj jechać. I wiecie co? I ogólnie chłopaki mi pisali, że jak na trybie trudnym się przetankowuje te przyczepy, to żeby misję zaliczyć, ona tam nie może być to paliwo na czerwonym. Więc ja tutaj sobie tak zrobię, żeby podtankować sobie moją tajgę. Znaczy podtankować. Przelać ropę do tajgi, do cysterny, ale tak, żeby tam nie było na czerwonym, nie? Wtedy będę miał, wiecie, no tutaj kurczę, no ta ropa kosztuje, nie? 2 dolce za ten. Ja tutaj na stacji tankowałem ostatnio, to nawet nie wiem kiedy, i 20 tysięcy dolarów poszło. Dobra, już jestem bardzo, bardzo blisko w zasadzie. Tu pamiętam, jak kiedyś miałem problemy, jak ja tutaj próbowałem przejechać właśnie te błotko. Próbowałem przejechać tym GMC i nie miałem wtedy ani AWD, ani blokady i miałem opony autostradowe. O jeny, jaki to dla mnie był problem, żeby tu przejechać. Straszne. Tutaj też miałem problem, żeby tu przejść. Tu pamiętam, że też się tak wkleiłem w to błotko takie GMC. No patrzcie, na terenowej skrzyni biegów na wysokim biegu świetnie się jeździ w tryb trudny. Bo to jest tak, jeździmy co prawda wolniej, ale nie łapiemy uszkodzeń. Oj, 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 niestety. O, ja akurat jak powiedziałem, że się świetnie jeździ, to nie dał rady. Ale chodzi o to, że prędkość jest na tyle nieduża, że nie łapiemy uszkodzeń. Jak jedziemy po kamolach czy po czymś, zobaczcie tutaj. Tutaj za niskie, za małe opony, za niskie zawieszenie. Za niskie opony, za niskie zawieszenie i patrzcie, taki mały kamyczek. Mam problem. Będę musiał chyba skauta kupić. Pojechać sobie. Chociaż nie, czekajcie, mam 12 level, więc zobaczę, czy to do Caterpillara mogę kupić cysternę. Jak będę mógł kupić cysternę do Caterpillara, no to wtedy czeka mnie wyprawa na Półwysep Kolski, na jezioro Koft, po Forda 750, potem na Imandrę, po silnik do niego, zawieszenie, takie rzeczy, wszystkie te modyfikacje. I będzie trzeba tym Fordem tam sobie pośmigać po mapach i pozbierać modyfikacje, nie? I w zasadzie na Michigan to można wszędzie wszystko objechać, wszystkie wieże obserwacyjne, wszystkie modyfikacje pozbierać. No. Dobra, jestem już prawie przy oddaniu tej misji. Zobaczymy, zatankuj. Oj, nie w tą stronę. A dobra, bo tajgę sobie zaatakowałem. Dobra. Dobra, tak muszę, żeby było na zielono. Chyba tak. Zobaczymy. No jak mam teraz natankować w pełni tą ternę. Jest. Dobra, udało się. No, no to słuchajcie, kasa wpadła, więcej beny jest. Elegancko. O to chodziło.
Dobra. Teraz, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze w tym odcinku wezmę Caterpillara obroty. Jest Caterpillar, tutaj już do niego od razu skoczę. Przejadę się i zobaczę, jak będę mógł mu zbiornik paliwa zamontować, no to słuchajcie, czeka mnie wyprawa, nie? O nie, 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 nie w tą stronę. O nie, ja tutaj jak tu mam zawracać, to wiecie co, już wolę na dół pojechać. Tu mam zawracać tym Caterpillarem, to... Mam 122 litry tutaj. No panie Caterpillar, no. No ruchy, dawaj, dawaj. Tu też stokowy silnik, wszystko stokowe. Ale tym Caterpillarem stokowym wyprawa na Imandrę, to po silnik to by była... No powiem wam, chociaż tam fajnie, bo po drodze ja tam mogę tuza zdobyć i go sprzedać, drugiego tuza też, więc kasa by wpadła za tą wyprawę, za to przeniesienie Caterpillara na drugą mapę, bo to kosztuje przecież, to by było... O, patrzcie tu, tym silinkom, bo... No jedź, 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 dawaj, jeny, jaki słaby silnik. Ja tutaj jak dojadę do... Nie no, jak ja będę jechał tutaj po... Do stacji benzynowej, to ledwo dojadę. 100 litrów, 108 zostało. No, jakby nie patrzeć, tryb trudny, nie? Dobra, zobaczmy, czy ja już na 12 levelu mogę tutaj w dodatkach. Aj, od 13 levelu jest zbiornik. Zbiornik od 13 levela. Ja mam... Dobra, czekajcie, muszę przeskoczyć na inny. Ja mam 12. Zaraz będę miał 13. Dobra, to będzie trzeba zrobić jeszcze jakieś zadanie. Trzeba zrobić jeszcze jakieś zadanie, wbić 13 level. Wtedy wyprawa po Forda 750, nie? No skręcaj, 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 skręcaj. Dobra, słuchajcie, ja na przykład bardzo lubię tą Pacifica PPC-12, tym, w którym właśnie jadę. Ale on niestety na tryb trudny się nie nadaje. Z tego względu, że on ma 200 litrów. Spalanie ma tak duże, że powiem wam, że, taj, że ANK też się nie nadaje. I niestety P512 i ANK będę sprzedawać. Kupię sobie Azowa, który ma 350 litrów i Azowem będę śmigać. Dobra, ja tutaj sobie odczepię przyczepę. Jeszcze wezmę sobie Caterpillara. Jeny, tyle mam tych przyczep wszystkiego, żeby dojść do garażu. A zaraz, a jak tak, ja tak wejdę, tak o tu.
O, nie, czekajcie, bo Pacyfik. O, tu muszę. No, garaż. To nie mogę zaznaczyć garażu? Patrzcie, nie mo... O, czekajcie, tu? O. Jeszcze tak, zanim sprzedam ten P512, to podjadę sobie Caterpillarem, przyleję z niego penę, scholuję i sprzedam, nie? No i tam... Pamiętam, że Azov był coś w granicach 90 tysięcy. Coś takiego. Szkoda mi trochę tego P512, ale słuchajcie, no... To jest tryb trudny, tutaj nie ma zmiłuj się, nie? Uj. O, a? A ja mam jeszcze, słuchajcie, kan Marszala. To ja nawet nie będę musiał chyba po Forda jechać. Dodatki od 14 levelu. Dobra. No dobra. W takim razie zobaczmy sklep. 157 tysięcy mam. Aha, no tak, no tutaj nie kupię, bo to amerykańska mapa, ale mogę zobaczyć, ile kosztuje. $93,800. No. Tajmir, hello Tajmir. Zalane tereny. Dawać mi tu Azowa. (63) klocki zostało, dobra, a ja mogę tu w nim, muszę go schować. No i teraz magazyn, czyli pół klocka, dobra, jest Azov. Aha. Totalnie na stoku, ale opony terenowe można mu dać. Temu dam. Ciągarka, dobra. Koło zapasowe. A on ma tutaj. Snorkel. O, tu można trzecie. Coś można posprzedawać. Zobaczmy, ja będę poczekać to. No i wiecie co? O! Azov dostał takie malowanie. No to wygląda... Co to jest w ogóle? Chmurka, czy co? Aha, a tu na górze... Bo to są barwy takie... Białe, niebieskie, czerwone, rosyjskie, nie? No słuchajcie, teraz biorąc pod uwagę konflikt, na który się szykuje na Ukrainie i tak dalej, no to te barwy... Dobra. Wojskowy zielony. A ja go takiego zostawię.
No i proszę, jest Azow. Będę na stoku, jak on fajnie rusza. Palanie 3. No i teraz można jeździć. Słuchajcie, opony terenowe. Niskie spalanie. Aj, dobra. Słuchajcie, w tym odcinku to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nowy Azow w akcji. I do zobaczenia do następnego odcinka. Z tej strony Rizrock, do zobaczyska, cześć!